Michale, chyba po meczu miło było usłyszeć z trybun. Dzisiaj cała Polska widzi, jakie bramki strzela Fidżi. Na pewno bardzo, bardzo miłe. No ale mówię, no spokojnie, fajnie, że wygraliśmy, odrobiliśmy te straty i to się liczy, to jest najważniejsze. Krzysztof Markowski po meczu śmiał się, oni tego nie znali, podpuściliście i ogoliliście. Fajnie, że wyszliśmy z tego 1-0, bo nie wyglądałoby to w tabeli już za ciekawie. A tak, cały czas walczymy jeszcze o tą zieloną kreskę, żeby na koniec tej rundy być jeszcze na zielonym. Widać było, że GKS gdzieś wyciągnął wnioski, gdzieś próbował was przeczytać, bo ewidentnie w pierwszej połowie zagęszczony środek pola i trudniej wam się grało. No pierwsza połowa nie była w naszym wykonaniu za dobra, stąd ta roszada, przesunięcie Budiego na defensywnego pomocnika i ta roszada myślę była kluczem do tego zwycięstwa. W drugiej połowie zaczęliśmy grać to co gramy, do czego przyzwyczailiśmy wszystkich i wygraliśmy. Gdzieś było słychać też głosy, jak kolejne minuty uciekały, a bramka nie padała, że gdzieś zaraz się to zemści, bo jednak trochę tych sytuacji było. No i GKS takiej w sumie trochę z niczego tą bramkę nam strzelił i się zrobiło nerwowo. No przypadkowa bramka. Fabi niepotrzebnie moim zdaniem wychodzi do tego dośrodkowania. Ale mówię, pokazaliśmy charakter, tak jak już w niejednym meczu, że potrafimy gonić i przegonić i przegoniliśmy i zwyciężyliśmy. Ta końcówka zabójcza dla gości, no ale trzeba powiedzieć, że przy pierwszej bramce to chyba 90% roboty Żarko. No na pewno bardzo fajna nasza akcja, Żarko w swoim stylu, w końcu pierwsza jego asysta dla mnie, tak, także też cieszy. Druga bramka trochę przypadkowa, no bo ten, żeby nie rykoszet, to tej bramki by na 90% nie było, ale wpadło, trzeba się cieszyć, zwycięstwo, 3 punkty z takim rywalem. To cieszy. Cała liga już zaczyna odpoczynek, a wy jeszcze jedziecie do Bydgoszczy. Kolejne spotkanie, no i nie można odpuszczać, bo na pewno będziecie chcieli zimę przezimować na pozycji wicelidera. No na pewno pojedziemy tam po 3 punkty. Ostatni mecz nie ma co kalkulować. Oczywiście ja osobiście bym wolał, żeby ta przerwa w Polsce trwała 2 tygodnie maksymalnie niż te 3 miesiące, bo wiadomo, jak piłkarz nie gra mecz o punkty, no to nie jest fajnie. No. Ja bym chciał grać na cały czas na bieżąco, no ale mówię, no wyjdziemy na pewno punktowani na ten mecz, żeby wygrać i żeby ta strata do Płocka nie była za duża. Jeszcze na koniec zapytam, i w Krakowie, i podczas dzisiejszego spotkania bardzo mocne wsparcie trybun. Chyba też było to odczuwalne na boisku i dało wam takiego pozytywnego kopniaka w końcówce. No na pewno o to chodzi. Fajnie, że kibice przychodzą na takie mecze. Chciałoby się, żeby byli na każdym w takiej ilości, jak dzisiaj tak nas dopingowali, no bo wiadomo, jak się gra przy takiej publiczności, tak. No my swoją dobrą grą będziemy zachęcać na pewno do tego, żeby przychodzili i nas wspierali.